Świat jest pełen stereotypów, a w tym stereotypów o Polakach. Dzisiaj sprawdzimy, jak zachowuje się typowy Polak na wakacjach. Typowy Polak na wakacjach szuka właśnie Pokemonów. Fitness, wysportowany, pływa, biega, opala się i się dobrze bawi. Tak jak ja, znudzony, nie ma pogody, no to tylko spaceruje, nie? Nic więcej. Loda je. No jak, spaceruje, odwiedza z dziećmi. Typowy? Nie wiem, bo my nie jesteśmy typowi, bo dużo chodzimy i zwiedzamy, więc nie wiem. Tego sportowo. I leży przed telewizorem, tak jak ja. Przyjechaliśmy z Niemiec i rządzimy tutaj. Wstaję, je śniadanko, patrzę, czy jest pogoda. Jeżeli jest pogoda, to się udaje na plażę, a jak nie ma pogoda, to pewnie do baru. Myślę, że dobra zabawa jest ważna, dobry humor, pogoda, obojętnie czy dopisuje, czy nie, ale z rodziną i zawsze z humorem. Jak nie ma pogody, to spacerujemy, a tak to na plaży. Cały dzień na plaży spędzamy. Kulturalnie. Zależy w jakim jesteśmy środowisku, w jakim otoczeniu, ale ogólnie moim zdaniem kulturalnie. Przynajmniej ja tak się spotkałam z tym na razie. Mnie się wydaje, no że tak. Polacy są zazwyczaj kulturalnymi tak. osobami. No czuję się swobodnie. Stara się wypoczywać, no jest pogoda, to się wypoczywa nad morzem. No ja nie wiem. Leniuchuję. Jest wyluzowane i korzysta z pogody. Nie ciekawie. No na pewno jest szczęśliwy, dużo je i dużo leży na plaży. Normalnie się zachowuje Polak na wakacje. Normalnie, luzik. Żałośnie. Swobodnie, wesoło, odpoczywa. Co więcej? Tak jak widać, zadowolony, radosny. Spaceruje, opala się, jak jest pogoda oczywiście. Je lody. Co jeszcze robi dzieci? Co robisz na wakacje? Park linowy, małe dzieci zaliczają, a starzy to chyba spacerują najbardziej. No opala się, chodzi po barach. Nie wiem, kąpię się, jak jest pogoda na plaży. Dzień dobry, bardzo dobrze, odpoczywa i relaksuje się, widać. Dziękuję. I bawi. Podsumowując, Polacy przyjeżdżają na wakacje bardzo wylosowani. Martwią się o pogodę, ale i tak nie tracą dobrego humoru. Z Rywala mówiła dla Was Olga Świątek.